drodzy, witam Was serdecznie na portalu videotesty.pl. Ja jestem Dawid. Dzisiaj zapraszam Was na obiecaną recenzję karty graficznej od Gigabyte'a. Z tym, że tym razem jest to GTX 760, czyli bezpośredni rywal niedawno testowanego nowego układu graficznego AMD R9 270X. Zapraszam. Naszą recenzję, słuchajcie, zaczniemy tradycyjnie od rzutu okiem na samą kartę, tak żebyście ją mogli zobaczyć w całej okazałości, zanim przejdziemy do jej testów. Na początek kilka słów, dosłownie kilka słów na temat parametrów technicznych. Te informacje również znajdziecie na naszym portalu, tam będą one powtórzone. I przede wszystkim oczywiście jest to, tak jak wspomniałem, GTX 760 z chłodzeniem WinForce. Natomiast to jest wersja, ta, powiedzmy, standardowa, czyli z ilością 2 GB pamięci typu GDDR5 na pokładzie, a nie 4 GB, tak jak była wcześniej testowana. Pamięci taktowane są również zegarem 1502 MHz i to mówię oczywiście o tym taktowaniu fizycznym, a nie efektywnym, które, żeby wiedzieć, ile wynosi, musicie tą wartość pomnożyć razy 4. Co do taktowania rdzenia procesora karty graficznej, to w standardzie to jest 1085 MHz, natomiast w trybie boost 1150 MHz. Mam tutaj oczywiście standardowo 1152 shadery i, tak jak wspomniałem, 2 GB pamięci. Jeżeli te parametry dokładnie Wam przypominają tą wersję właśnie z 4 GB pamięci RAM na pokładzie, to się nie mylicie, dobrze pamiętacie, identyczne parametry tych kart poza ilością pamięci. Co do wielkości karty, to samo PCB, które jest, no, niestety niebieskie, jest delikatnie przedłużone w zasadzie przez układ chłodzenia. Zwróćcie uwagę na grubość rurek cieplnych, które tutaj mamy. Przez cały schładzacz przebiegają 3 8 mm rurki cieplne. Sam układ chłodzenia składa się z dwóch aluminiowych radiatorów, które oczywiście są chłodzone 3 wentylatorami zamkniętymi, niestety w błyszczącej obudowie. To była bardzo charakterystyczna cecha chłodzeń właśnie od Gigabyte'a. Zobaczmy sobie, ile taki układ tutaj od samego śledzia, powiedzmy o gdzieś tutaj przejedziemy sobie, ma długość ITES. Dokładnie zobaczcie, 27 cm i jakieś 7 mm, czyli niecałe 28 cm. Moim zdaniem jest to karta dosyć długa, ale nie najdłuższa. Mamy tutaj oczywiście konstrukcje dłuższe, już przetestowane wcześniej. Z uwagi na długość tej karty, no i powiedzmy taką masę swoją ona też ma, cała konstrukcja jest tutaj dodatkowo wzmocniona, co się bardzo chwali, takim, to jest też chyba aluminium, ale mogę się mylić, może to być to, niklowanym po prostu elementem, który nam ją dodatkowo usztywni. W zasadzie, jak już byliśmy w tym miejscu, to warto rzucić na zasilanie. Tutaj wymagana jest jedna wtyczka 6-pinowa PCI Express oraz jedno 8-pinowa. Zalecany zasilacz wystarczy 500 W, najlepiej 550, czyli tu bym powiedział standard. Na samym PCB karty mamy dwa mostki SLI, no i oczywiście karta komunikuje się z komputerem slotem PCI Express 16, oczywiście w standardzie 3.0 i wyposażenie w porty. Już tak ją obrócę, będzie to lepiej widać. Przede wszystkim układ bardzo standardowy dla 760, czyli 2x DVI, pełnowymiarowy HDMI oraz pełnowymiarowy DisplayPort. Pozostała część śledzia zajęta jest tutaj przez wywiad ciepłego powietrza, ale jak widzicie, sama obudowa chłodzenia nie jest jakaś super szczelna, stąd i też nie ma tutaj jakiegoś większego problemu, jeżeli chodzi o odprowadzanie tego ciepła również do wnętrza obudowy. Chłodzone są również pamięci. Widzicie tam taką aluminiową płytkę od właśnie tego pierwszego radiatora. Nie wiem, czy z tej strony to będzie lepiej widać, czy nie. Możliwe, że tak. O, ta płytka. Ona chłodzi nam pamięci. Natomiast tutaj również pod tym drugim widzicie mniejszy aluminiowy radiator. Ten z kolei odpowiedzialny jest za chłodzenie sekcji zasilania, która umieszczona jest tak jak długość karty, czyli wzdłuż samej karty graficznej. Zobaczmy teraz, jak będzie się prezentowała nasza karta graficzna Gigabyte GTX 760 WinForce 3. Oczywiście wersja OC w naszej obudowie już po instalacji. Jak widzimy, dwa podpięcia, jedno 6, jedno 8-pinowe do tej karty. Tutaj wygląda to całkowicie schludnie, podejście z boku. Karta, to o czym wspominałem we wstępie, czyli zajmuje dokładnie dwa sloty na naszej płycie głównej, w naszej obudowie. Dobrze jest ten trzeci zostawić wolny, przynajmniej ten trzeci. Szkoda, że PCB karty nie jest czarne, tylko niebieskie. Myślę, że to by lepiej komponowało się z większością obecnie dostępnych na naszym rynku płyt głównych. Natomiast trzeba przyznać, że bardzo ładnie wygląda samo logo Gigabyte'a na tym sporniku, który usztywnia nam, no, nie najkrótszą konstrukcję.
Pomiary rozpoczniemy sobie od testów głośności. Tutaj wszystkie wentylatory w obudowie, jak i na procesorze są wyłączone. Jedyny, który jeszcze pracuje oprócz karty graficznej, to zasilacz. Komputer jest nieobciążany i posłuchajmy, jak głośna jest konstrukcja Gigabyte'a. decybeli. Teraz zobaczmy na pobór prądu przez całą platformę nieobciążaną. 96 W, mam kawałkiem 97 i temperatura, zaraz sobie tutaj firmarkiem całość obciążymy. W tej chwili temperatura, niech się aparat skupi. Temperatura aktualna to 33 stopnie Celsjusza, przepraszam, i minimalna to również 33 stopnie Celsjusza. Ja teraz włączam pełnoekranowo firmark, który obciąży nam samą kartę graficzną i sprawdzimy sobie, jak to będzie głośna konstrukcja pod obciążeniem oraz do jakiej temperatury układ chłodzenia jest w stanie tą kartę schłodzić. Karta graficzna już jest na tyle długo obciążana, że temperatury zdążyły się unormować, ale na początek zobaczmy, jak głośna jest konstrukcja. Jak widzicie, te wartości dosyć mocno się wahają, natomiast najniższa to takie 46,3 dB. Myślę, że ta wartość będzie reprezentatywna. Szybki rzut oka na pobór platformy, gdzie jest obciążona tylko karta graficzna i temperatury. Firmark 72 stopnie temperatura maksymalna. Jeszcze zweryfikujmy to w MSI. Również są to 72 stopnie Celsjusza. Prędkość obrotowa wentylatorów 2640, co stanowi około 60% ich maksymalnej wartości. W tym momencie obciążana jest cała platforma testowa w tle programem Prime, pierwszoekranowo Furemark. Pobór prądu wynosi około 400, jak widzicie, 39 W. Sprawdźmy jeszcze pobór maksymalny, ten, który będziemy brali do wyników. 443,4 W. No i około 440 jest, powiedzmy, w takim ciągłym obciążaniu bez pików. Thank you.
moi drodzy, jesteśmy już po testach, zarówno testach z gier, jak i tych testach, które sprawdziły nam wydajność układu chłodzącego, jego głośność, a także pobór prądu przez całą platformę. I co o tej karcie możemy powiedzieć? Zacznę właśnie od tych ostatnich cech, czyli od poboru prądu, głośności oraz temperatur. Co do temperatur, ta karta osiągnęła bardzo dobry wynik, dokładnie taki sam jak wcześniej testowany Radeon R9 270X, czyli 72 stopnie podczas obciążania. Jest to wynik naprawdę dobry. Co ciekawe, nie jest to okupione jakąś super dużą głośnością, natomiast ten układ chłodzenia jest cichszy od testowanego wcześniej Radeona 270X i to zauważalnie, co również widać na naszych wykresach. Co do poboru prądu, ta karta również bierze mniej niż testowany wcześniej Radeon. Tych różnic, tych wad jest w zasadzie niedużo, natomiast no, na wykresie one robią duże wrażenie. Natomiast pamiętajcie, że tutaj mamy już wyniki ponad 440 W, tamten miał ciut ponad 470 W, to jest 30 W, 30 kilka W, nie jest dużo w zasadzie, ale różnica jak najbardziej jest. Co do wydajności, no to oczywiście już widzieliśmy to po testach wcześniejszych, właśnie testowanej karty graficznej AMD, również Gigabyte, również z chłodzeniem GeForce 3, że 760 powinna tutaj być troszeczkę wydajniejsza i tak też jest. Nasze testy to potwierdziły, zarówno te syntetyczne, jak i wszystkie testy z gier, a mam już też, pamiętajcie, i nowego Battlefielda 4 i Crysisa 3, także te dwie nowsze gry tutaj znalazły się w tym zestawieniu. Widzieliście, ile klatek potrafi ta karta generować. Jeżeli chcecie znać wszystkie ustawienia oraz całą platformę testową, zapraszam Was oczywiście na nasz portal do tej części tekstowej, która jest uzupełnieniem tego wideo. I teraz na koniec najważniejsze pytanie, na ile zakup tej karty jest zakupem opłacanym i na ile tą kartę jesteśmy w stanie, że tak powiem, wykorzystać jako tacy, powiedzmy, przeciętni gracze. Obecnie różnica w cenie, pamiętajcie, po przecenie już tych kart, po spadku cen GTX 760 do poziomu około 800 kilkudziesięciu złotych. Różnica jest 100 kilkudziesięciu złotych w zależności od sklepu, w którym po prostu takie karty chce się kupić, czy gdzie te ceny sprawdzacie. Różnica w klatkach na korzyść testowanego dzisiaj GTX 760 to jest około tam kilku klatek do 6 klatek. Ta różnica nie przekracza 10 FPS-ów. To nie jest dużo i przy wartościach, które mamy tutaj ze spokojem powyżej 60 klatek na sekundę, moim zdaniem jest to wartość tak naprawdę niewidoczna, no chyba, że jesteście cyborgami, no to możecie takie różnice widzieć. Natomiast powiem Wam szczerze, że ja bym do tej różnicy po prostu nie dopłacił, bo moim zdaniem te kilka FPS-ów, których i tak nie zobaczę, nie jest wartością tutaj godną dopłaty tych 100 kilkudziesięciu złotych. Natomiast oczywiście im jesteście, że tak powiem, bardziej hardkorowymi graczami, tak, im dłużej gracie, tym te poszczególne pojedyncze FPS-y mają dla Was znaczenie i tutaj ta karta będzie dobrym wyborem. Moim zdaniem konstrukcja, choć dosyć cicha, cisza o 760X, pobór prądu jest również niższy, temperatury praktycznie takie same. Pod tym względem jest to konstrukcja lepsza, natomiast no nie wiadomo, czy wcześniej 270X, przepraszam, najmocniej była rozkręcana, czy też nie. Tak samo nie wiadomo, czy ta karta była rozkręcana, czy nie. No to jest tutaj pod tym względem tą kartą lepszą. Wydajnościowo również to jest karta lepsza. Natomiast no ta różnica w cenie moim zdaniem jest jednak trochę za duża i ta karta dostaje ode mnie 4,5 gwiazdki. W tej recenzji to jest na tyle. Ja jeszcze raz Was zapraszam do tej części testowej, takiej tekstowej, gdzie tam znajdziecie i wykresy wszystkie, i zdjęcia w dużej rozdzielczości i możecie się dowiedzieć ciutkę więcej niż z tego wideo. To jest na tyle i ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.